Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Marcin Kamiński, jestem doradcą obywatelskim, świadczę także nieodpłatną pomoc prawną. I w tym filmiku powiem kilka słów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz nieodpłatnej mediacji. Jeżeli znajdujesz się w sytuacji, w której potrzebujesz pomocy prawnej, a także Twoja aktualna sytuacja życiowa nie pozwala Ci na skorzystanie z odpłatnej pomocy prawnej, to dobrze trafiłeś. Opowiem Ci dzisiaj nieco o nieodpłatnej pomocy, z której możesz skorzystać, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zaczynamy! Nierzadko w naszym życiu dochodzi do sytuacji, w której potrzebujemy indywidualnej porady prawnej. Zadłużenia, sprawy mieszkaniowe, zawiłe sytuacje rodzinne, sprawy karne, czy też sprawy związane z funkcjonowaniem urzędów, egzekucje komornicze, reklamacje. To tylko przykłady spraw, z którymi możesz się spotkać w naszym codziennym życiu. Często w takich sytuacjach wiedza podstawowa oraz wiedza, którą możemy uzyskać w internecie, jest niewystarczająca. Potrzebujemy spotkać się z doradcą, z prawnikiem. I tutaj właśnie naprzeciw wychodzi nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub w niektórych sytuacjach nieodpłatna mediacja. W każdym powiecie znajdują się co najmniej dwa punkty nieodpłatnej pomocy, z których oczywiście możesz skorzystać. W całej Polsce jest ich około 1500 i co ważne, nie obowiązuje rejonizacja, więc możesz skorzystać z dowolnego punktu. W jaki sposób możesz to zrobić? To bardzo proste. Zadzwoń do swojego starostwa, urzędu miasta lub gminy i dowiedz się, w jaki sposób możesz się zarejestrować. Podczas rejestracji urzędnik powiadomi Cię o terminie i miejscu porady. Kiedy już przyjdziesz na poradę, to będziesz musiał złożyć oświadczenie o tym, że aktualnie znajdujesz się w sytuacji, w której nie jesteś w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. To oświadczenie jest niezbędne do uzyskania porady. Co do samej porady, to bardzo ważne jest, abyś na poradę przyniósł dokumenty w Twojej sprawie. Prawdę mówiąc, jeśli możesz, to weź ich jak najwięcej. Czego możesz oczekiwać podczas porady? Oczywiście to zależy od rodzaju sprawy. Doradca wytłumaczy Tobie aktualny stan prawny Twojej sprawy. Może przedstawić też Ci możliwe do zrealizowania warianty rozwiązania Twojego problemu. Może też sporządzić z Tobą plan działania w Twojej konkretnej sprawie. Pomoże też w sporządzaniu projektu pisma, w tym pozwów, wniosków, pism do urzędu. W ramach nieodpłatnej mediacji możesz spotkać się z mediatorem i jest to nierzadko najlepsza droga do polubownego rozwiązania Twojego problemu. A co to mediacja? To dobrowolny proces, w którym mediator, którym jest osoba bezstronna, za zgodą i na wniosek stron, pomaga w rozwiązaniu konfliktu między stronami bez konieczności wchodzenia na drogę sądową. Jeśli widzisz szansę na rozwiązanie konfliktu w sposób ugodowy, mediacja będzie bardzo dobrym wyjściem. Być może zastanawiasz się też, jak w aktualnej sytuacji pandemicznej funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy. No, o to najlepiej jest się spytać podczas rejestracji. Może być to wizyta stacjonarna, może być to teleporada, może być to też porada przez komunikator internetowy, porada mailowa. Spytaj się o to podczas rejestracji. Jak widzisz, jest wiele możliwości uzyskania darmowej pomocy prawnej. I co ważne, możesz korzystać z pomocy prawnej wielokrotnie. Na zakończenie chciałbym Cię zaprosić do korzystania z nieodpłatnej pomocy. Naprawdę wielu problemów można uniknąć, czy też po prostu dobrze je rozwiązać.